Adam Mickiewicz kiedyś powiedział takie słowa: Bóg nie w hałasie, Bóg przemawia w ciszy. Kto w ciszę ucieka, ten Boga usłyszy. Kochani, to wielki przywilej być wśród was dzisiaj. Chociaż nie znam was osobiście w większości, niektórych tak bliżej troszkę. Nie znam waszych problemów, trosk, potrzeb, ale wiem, że nasze problemy ludzi są podobne, gdziekolwiek żyjemy. Nasze potrzeby są podobne, by nie powiedzieć w wielu przypadkach takie same. Ten, który zna wszystkie nasze potrzeby i wie, że niektórzy z was potrzebują słowa pociechy, bo są zasmuceni. Inni potrzebują słowa nagany, bo może są, zaniedbują się, może są gnuśni, leniwi. Inni potrzebują słowa zrozumienia, wypoczynku, bo może są zmęczeni. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj przetłumaczy słowa, które będziemy czytać na język Twojej potrzeby, abyś z tego miejsca wyszedł inny. Bowiem, bracia i siostry, przychodząc na wspólne zgromadzenie, przychodząc w to miejsce, nie możemy z tego miejsca wyjść takimi samymi, jak przyszliśmy. I to nie tylko dzisiaj. Jeśli przychodzisz na społeczne zgromadzenie, do kościoła i z tego miejsca wychodzisz taki sam, jak na to miejsce przyszedłeś, to strata czasu. Siostro, bracie, młodzieńcze, panienko, to strata czasu. Pan Jezus, zapraszając ludzi do uczniowstwa, oczekuje od nich i ma prawo oczekiwać, że oni, ucząc się, będą robić postępy, będą się rozwijać. Czyż nie? To jest chyba oczywiste. Ale ja dzisiaj chcę przez chwilę zatrzymać się z wami na specyficznym temacie i porozmawiać o śpiewaniu. Lubicie śpiewać? Kto lubi śpiewać? Ręka do góry. No super. Dlaczego tu chóru nie ma? A nie ma dyrygenta. A to jest poważny dylemat. A właśnie. Super. Chcemy dzisiaj porozmawiać o śpiewaniu. Chcemy nauczyć się nowej pieśni. Ja mam taki zwyczaj, że lubię pytać, sprawdzać, z jaką uwagą słuchacie tego, co z tego miejsca jest wypowiadane. Rozpoczynając dzisiejsze studium, brat odczytał pewien fragment Pisma Świętego. Pamiętacie myśl, która była w tym wersecie przeczytanym? Kto pamięta? Ten, co czytał, nie mówi, bo wiadomo, że on pamięta. Ale wiecie, mówię to w tym kontekście, bo zauważam, że wiele słów tak przelatuje nam koło uszu, tak słuchamy i nie słyszymy. Nieraz mówimy, że tak jednym uchem słuchamy, drugim przelatuje, to tak dobrze jest jedno ucho zatkać i wtedy zostanie w głowie to, co tym jednym uchem słyszymy.
Ale wiecie, jeśli my nie koncentrujemy się na tym, co słyszymy, bo nie mam w tym momencie, świadomy jestem, że po jakimś czasie zacierają się w naszej pamięci pewne rzeczy, ale to, co się działo minutę, dwie, pięć, dziesięć minut temu, jeśli koncentrujemy się na tym, to słyszymy, to pamiętamy. Kochani, gdy wracacie do domów z kościoła, z nabożeństwa, ze zjazdów, czy przypominacie sobie, powtarzacie czasami, przypominacie sobie, jakie było kazanie, o czym mówca mówił, co było przesłaniem, co ty skorzystałeś z tego, co było do ciebie, dla ciebie ważne? Czy tak posłuchaliśmy i kazanie zostało w kościele, a my wróciliśmy do swoich starych torów? Nie zapomnę jednej takiego smutnego zdarzenia, kiedy w pewnym zborze przy wyjściu, żegnając się po kazaniu, pewna osoba uścisnęła rękę, uśmiechnęła się, mówi: bracie, kazań tyle już było, pięknych, porywających, a życie i tak toczy się swoim torem. Smutne. Smutne. Jeżeli słuchamy kazań, jeżeli czytamy Pismo Święte, komentarze, a życie toczy się swoim torem, to dokąd ono się zatoczy? Tekst, który dzisiaj czytany był przed rozpoczęciem, przypomina sobie ktoś jakąś myśl? Nikt? Chociaż jedna osoba, żeby honor grupy uratować. Nie byliśmy przygotowani. W zborach, gdzie usługuję, to niektórzy bracia wiedzą, że ja... Proszę, tak? Ja pamiętam, że o ojczyźnie niebieskiej... A to była pieśń śpiewana. To była pieśń, tak? To pięknie, ale to była pieśń śpiewana. Proszę. Dziękuję bardzo. No widzicie, honor grupy uratowany. Dziękuję, bracie. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewajcie Panu pieśń nową od krańców ziemi. To było słowo z Księgi Izajasza, 42 rozdziału, werset 10. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Kochani, zapytałem, czy lubicie śpiewać. Śpiewacie w swoich domach? Śpiewacie. To, co ja zauważam, to dzisiaj ludzie wolą słuchać, a mają tyle do słuchania, że na własne śpiewanie czasu brakuje. Słuchamy, słuchamy. Niektórzy słuchając włączają się, wtórują. Miło. Widziałem, kiedy śpiewałem, również niektórzy wtórowali. Miło to jest, bo lubimy niektóre pieśni. Ja też lubię śpiewać i lubię nieraz takie ulubione pieśni, każdy z nas ma, które, do których często wracamy. Ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to wezwanie Pisma Świętego, abyśmy śpiewali Panu pieśń nową. Abyśmy śpiewali pieśń nową. Jaka to jest nowa pieśń? Może kilka takich ogólnych słów o pieśni, bo różne są pieśni. Na różne okoliczności są pieśni. Jakie znacie rodzaje pieśni? Proszę. Głośniej. Kołysanki, piękna, oczywiście, no aktualna w tej chwili potrzeba. Kołysanki, przepiękna, przepiękna pieśń. I dobrze, jeśli nie tylko w niemowlęctwie one brzmią, prawda? Jakie jeszcze znacie pieśni? Od razu na sam koniec, pieśń zwycięstwa, super. Będziemy o niej za chwilkę mówić.
Jakie jeszcze? Pieśni pochwalne, tak? Żałobne, hymny, uwielbienia, tak? Pieśni o miłości, pieśni miłosne, pieśni weselne, pieśni żołnierskie, harcerskie, dziecięce. Długą listę moglibyśmy wymienić. Jedną z takich przytoczę tylko fragmentów, może kilka fragmentów. Otwórzmy, bo dzisiaj przeczytamy kilkanaście wersetów Pisma Świętego. Otwórzmy psalm setny. Psalm setny. I tam werset czwarty brzmi tak. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Wejdźcie z pieśnią chwały. W psalmie 147, a psalmy to są przede wszystkim pieśni, my je dzisiaj tylko odczytujemy, nie znamy melodii, ale one były śpiewane. Psalm 147, werset pierwszy brzmi tak. Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest miła. To są hymny. Werset siódmy. Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną. Grajcie Panu naszemu na cytrze. O akompaniamencie też będziemy mówić dzisiaj. Śpiewajcie Panu pieśń pochwalną, pieśń dziękczynną. Spójrzmy jeszcze na psalm 47. Psalm 47. Werset 7 i 8. Grajcie Bogu, grajcie, grajcie Królowi naszemu, grajcie. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń. Przepiękne wezwanie, przepiękny apel. Może jeszcze 69 psalm. Nadążacie za mną, nie za szybko? Nadążacie. Psalm 69 i werset 31. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. Wysławiać pieśnią będę imię Boże. Moi drodzy, to pieśń radości, pieśń uwielbienia, pieśń dziękczynienia. Ale jest w Piśmie Świętym też, są opisane pieśni inne. Przywołam tylko dwa inne rodzaje. To jest z Księgi Trenów Jeremiasza, Księga Trenów Jeremiasza, Lamentacje Jeremiasza, rozdział 3, Księga Lamentacji Jeremiasza, rozdział 3, werset 14. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. W tym samym rozdziale, werset 63, Jeremiasz jeszcze raz wyznaje, patrz, gdy siadają i powstają, o mnie mówi ich pieśń szydercza. Co to jest pieśń szydercza? My wiemy, rozumiemy słowo szyderstwo. Wyszydzić kogoś. I taki rodzaj pieśni jest śpiewany. Otwórzmy księgę Amosa, rozdział 5,
Księga Amosa, rozdział 5. I tam werset 1. Księga Amosa, rozdział 5, werset 1. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. Ha. Kiedy śpiewamy pieśń żałobną? To jest niezmiernie smutna pieśń. W smutnych okolicznościach śpiewana. Ale w tym szeregu różnego rodzaju pieśni chcę skoncentrować się na nowej pieśni. Co to znaczy nowa pieśń? Kiedy uczyliście się nowej pieśni? Nowa pieśń w takim potocznym znaczeniu to jest pieśń, którą śpiewamy po raz pierwszy. Zgadza się? Uczymy się jej. Nie znamy, uczymy się. Ale jak już się jej nauczyliśmy i śpiewaliśmy ją już przez rok czasu, to już jest stara pieśń. Czyż nie? No to jak mamy śpiewać pieśń nową? Ciągle uczyć się nowych pieśni? Nowych pieśni? Wezwania do śpiewania nowych pieśni jest w Biblii kilkanaście. Nie będziemy wszystkich czytać, one się powtarzają, ale kilka z nich przeczytamy. Sięgnijmy znów do Księgi Psalmów. Rozdział 33, psalm 33 i tam werset 3, śpiewajcie mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Może teraz przeczytamy 1 do 3 wersetu. Radujcie się w Panu sprawiedliwy, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na 10-strunnej harfie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Ojoj. To musimy skończyć muzyczną szkołę. Przeczytajmy psalm 96. Otwórzmy psalm 96. Pierwsze 2 wersety. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemio. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego, zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Na tej samej stronie psalm 98, werset 1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił, prawica Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo. Sięgnijmy jeszcze do psalmu 149, psalm 149 i werset 1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Te słowa powtarzają się. Cofnijmy się do psalmu 144, werset 9. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie 10-strunnej zagram Ci. To wybrane. Takich wersetów moglibyśmy jeszcze więcej znaleźć w Piśmie Świętym.
Śpiewajcie Panu nową pieśń. Jeśli nowa pieśń to jest pieśń, której się uczymy, to jak długo ta nowa pieśń, której się nauczyliśmy, jest nową pieśnią? Dopóki nie nauczymy się kolejnej nowej pieśni, tak? Chciałbym dzisiaj odkryć przed wami inne znaczenie przymiotników nowy i stary, jakie znajdują się w Piśmie Świętym. Bowiem to słowo, te dwa przymiotniki, nowy i stary, są związane z pewnymi rzeczownikami. Przypominacie sobie, z jakimi rzeczownikami mamy te dwa kontrastowe przymiotniki. Przymierze nowe i stare. Dobrze. Testament stary i nowy. To inne określenie przymierza. Nowe przykazanie i stare przykazanie. Stary i nowy człowiek. Głośniej? Nowa ziemia i stara ziemia. Nowe niebo i stare niebo. Moglibyśmy jeszcze kilka przykładów przywołać, ale w kontekście tych przywołanych przykładów chcę wykazać i zwrócić waszą uwagę na różnicę pomiędzy potocznym zastosowaniem słowa nowe i stare i biblijnym zastosowaniem słowa nowe i stare. Potocznie każda rzecz była kiedyś nowa, z biegiem używania zestarzała się. A więc słowo nowy określa początkowy stan każdej rzeczy. Zgadza się? Każda rzecz, ubranie, dom, samochód, cokolwiek. Kupiłem nowy samochód, aczkolwiek określamy to pojęcie, że można kupić nowy dla siebie samochód, który ma 10 lat. On dla mnie, bo ja go mam, prawda? On dla mnie jest nowym. Czyli ja go mam, to jest początek posiadania. Stary natomiast to już jest używany przez jakiś czas, trochę zniszczony, więc w takim znaczeniu używamy tych słów. Ale Biblia używa tych słów w nieco innym znaczeniu. Biblia używa słowa stary w znaczeniu przemijający, przemijalny. Przemija ten świat. Nowy natomiast Biblia używa w znaczeniu nieprzemijający, wieczny. Używamy tych przymiotników w stosunku do rzeczy, natomiast w stosunku do istot żywych, ludzi przede wszystkim, zwierząt, roślin, nie mówimy nowy człowiek, ale mówimy młody człowiek i potem się zestarzał. Mówimy młoda roślinka, mówimy młode zwierzątko, nie mówimy nowe, młode, a potem z biegiem lat starzeje się. Powiem wam, kiedy odkryłem i zrozumiałem, że Biblia używa tych słów w nieco innym niż potoczne znaczenie, jaśniejszym stały mi się te zwroty stare przymierze, nowe przymierze, stary człowiek, nowy człowiek, stara ziemia, nowa ziemia, stare życie, nowe życie. I tu tak na marginesie chcę wspomnieć, bo z notatki biblijnej dowiadujemy się, że Adam żył 900, ile? Podpowiedzcie mi.
930 lat. Wierzę, że brat mówi dobrze. 930, możemy to sprawdzić. I na ogół, albo inaczej, wśród czytelników Biblii, nawet wśród teologów, są dwa różne komentarze dotyczące długości życia Adama 930 lat. Powszechnie komentuje się, że 930 lat trwało życie Adama od dnia stworzenia do dnia śmierci i było ono sumą niewiadomego okresu przed upadkiem plus niewiadomego okresu po upadku, ale w sumie trwało 930 lat. Biblia nie wspomina i nie daje jednoznacznego stwierdzenia, że Adam przeżył 930 lat od dnia stworzenia. Jest drugi komentarz i osobiście skłaniam się w tym kierunku, że 930 lat Adam przeżył od wygnania z Edenu. Dlaczego i jaki jest argument, że Adam od wygnania z Edenu przeżył 930 lat? Dlatego, że następne pokolenia w tamtym czasie od urodzenia już w stanie grzesznym żyły w okolicach 900 lat, co dla niektórych jest trudnym do zrozumienia i niektórzy uważają, że to są legendarne informacje. Ja wierzę, że jest on prawdziwy, ale uwaga, Adam w momencie upadku w grzech, mam na myśli Adam i Ewa, w momencie upadku w grzech stracili nieprzemijalne wieczne życie, stracili wieczną młodość i podlegali przemijaniu. Zaczęli przemijać. Na dobrą sprawę nasze życie od tego czasu możemy nazwać odliczaniem. Bo żywi wiedzą, że umrzeć muszą i wiedzą, że nasze życie na tej ziemi jest przemijalne. Natomiast w stanie bezgrzesznym nie ma przemijania, nie ma umierania, nie ma starości. Tam jest wieczna młodość. I kiedy Pan Bóg spełni swoją ostatnią obietnicę i zniszczy grzech, przemieni zbawionych w nieskazitelność, przywróci młodość, przywróci zdrowie, przywróci sprawność, nie będziemy musieć nosić okularów, nie będziemy musieli nosić słuchawek czy podpierać się laską. Będzie wieczna młodość, wieczna radość, nieprzemijalna. Nowe życie to życie, które nigdy nie przeminie. Stare życie to przemijalne życie. My, Polacy, żyjemy w takiej kulturze, gdzie powiedzieć człowiekowi, że jest stary, to jest niegrzecznie, prawda? Szczególnie w stosunku do kobiet, to już zupełny nietakt. Ale tego problemu nie mają inne narody, bo na przykład w językach germańskich, niemiecki, angielski, tam wprost pytają, jaki jesteś stary. I mama z dumą odpowiada, moje dziecko jest rok stare. Tak, nie mają z tym problemu. Nie mają. Bo pojęcie stary jest przemijalny. I młodzieńcy, panienki, bez względu na to, jacy jesteście młodzi, jesteście też starzy.
bo młodość przemija. Młodość przemija. I niechybnie każdy z nas dąży do tych lat, które nikomu się nie podobają. Dlatego Salomon kiedyś napisał: pamiętaj o Stworzycielu swoim we dni młodości swojej, dziewczynko, chłopczyku, zanim przyjdą dni i nastaną lata, o których powiesz: nie podobają mi się. Niektórzy Boga obarczają starością, bo być może słyszeliście takie przysłowie: nie udała się Panu Bogu starość. Słyszeliście takie powiedzenie? Moi drodzy, Pan Bóg nie zaplanował dla człowieka starości. To jest niestety smutny i tragiczny wypadek, któremu uległa rodzina ludzka. Dlatego, moi kochani, zapamiętajcie, gdy w Biblii czytamy rzeczownik z przymiotnikiem nowe, nowa ziemia, ona nigdy nie przeminie. Nowe życie, ono nigdy nie przeminie. Nowe przymierze, ono nigdy nie przeminie. Kochani, stare przymierze było stare od dnia zawarcia. Stary człowiek rodzi się stary. On nie staje się stary. I to przekonuje mnie, że Adam nie zestarzał się po 900 latach czy 800, lecz on stał się stary, czyli przemijający z powodu grzechu. Grzech, który stał się faktem, spowodował przemijalność. I dlatego apostoł Paweł napisał pewne słowa. Otwórzcie drugi list do Koryntian, rozdział 5. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Z pewnością te słowa nieraz czytaliście. Tam przeczytamy werset 16 i 17. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Jest to bardzo interesujący zwrot. Nie będę go teraz wyjaśniał, ale zachęcam do głębokiej analizy, przemyślenia tego. Co to znaczy, że Chrystusa według ciała nie znamy? I 17 werset dodaje: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Dlaczego? Bo stare przeminęło. Stare przemija. Oto wszystko stało się nowe. Dzisiaj przez wiarę stajemy się uczestnikami nowego życia. A Księga Objawienia, ostatni rozdział, daje nam obietnicę. Bóg mówi: oto wszystko nowym czynię. Skończy się przemijalność. Skończy się okresowość. Będzie ona wspomnieniem. Oto wszystko nowym czynię. A zatem, co to jest ta nowa pieśń? Moi drodzy, chcę powiedzieć wam, że słowo pieśń w Piśmie Świętym nie tylko oznacza utwór muzyczny, wokalny. Pieśnią, siostro, bracie, pieśnią jest twoje życie. Pieśnią jest twoje życie. Stara pieśń to stare życie. Nowa pieśń to nowe życie. To nowe życie. Popatrzmy na wyznanie Dawida, który w psalmie 119 wyznał. Psalm 119, werset 54. Mamy otwarte? Nadążacie?
Ustawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymki mojej. Siostro, bracie, czy ustawy Boże są Twoją pieśnią? Jaką pieśń śpiewasz? Jaką pieśń śpiewasz? Przy jakim akompaniamencie? Za chwilkę będziemy mówić jeszcze o akompaniamencie do tej pieśni. Ale chcę, żebyście, bracia i siostry, żebyście zrozumieli, że kiedy Pismo Święte mówi śpiewajcie Panu pieśń nową, to nie chodzi o to, żeby śpiewać utwór wokalny własnego autorstwa czy zapożyczony. To nie chodzi o to, żeby nauczyć się jakiejś melodii, której do tej pory nie znałem i jakiejś treści, którą tą melodią wyśpiewam. Kiedy Pismo Święte mówi śpiewajcie Panu pieśń nową, to znaczy prowadź nowe życie. Czy prowadzisz nowe życie na co dzień? Moi drodzy, wy najlepiej wiecie, jak wygląda wasze codzienne życie. Wy wiecie, jak odzywacie się do siebie w domu, kochani mężowie do żon, kochane żony do mężów. Ile w tych naszych słowach jest opryskliwości, ile w nich jest szorstkości. Czy wiecie, że słowa mogą mieć swoją temperaturę? Ktoś mówił, gdy cię słucham, to marznę. Słowa mogą być zimne, słowa mogą być ciepłe. Czy wiecie, że słowa mają swoją twardość? Mogą być twarde jak kamienie, a mogą być miękkie jak masełko rozsmarowujące się na kromce chleba. Czy wiecie, że słowa mają swoje kolory, swoje barwy? Jak odnosicie się, kochani rodzice, do swoich dzieci? Jaką pieśń śpiewacie? Badania pokazują, że w przeciętnej rodzinie około 80% komunikatów czy komunikacji jest podniesionym tonem, rozkazującym, pełnym pretensji. Ile razy mam do ciebie to powtarzać? Dlaczego to nie jest zrobione? Uśmiechacie się. Czyżbyście to gdzieś znali? Śpiewamy tą starą pieśń. Śpiewamy tą starą pieśń. A wiecie, co o starej pieśni Pan Bóg powiedział w Piśmie Świętym? Co prawda nie ma tam tego przymiotnika stara, ale otwórzmy jeszcze raz Księgę Amosa i jeszcze raz ten 5 rozdział. Jeszcze raz ten 5 rozdział Księgi Amosa, 980 strona podpowiem, jeśli może to komuś ułatwić, w Biblii Warszawskiej. 5 rozdział Księgi Amosa, werset 23. Usuń ode mnie wrzask Twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku Twoich harf. Moi kochani, wrzask Twoich pieśni. Oczywiście, że czasami wokaliści na scenie wrzeszczą, że uszy pękają i człowiek wrażliwy nie potrafi tego słuchać. Ale znów prorok Amos
nie mówi o wykonawcach, o artystach. Choć te słowa mogą w pełni ich również dotyczyć. Autor mówi o wrzasku twojej codziennej pieśni, twojego codziennego życia, twoich relacji mężu do żony, żono do męża. Waszych relacji rodzeństwa między sobą. Byłem poproszony do domu i pewna niewiasta mówi: pastorze, pomóż. Za płotem mieszka moja siostra. 40 lat nie odzywamy się do siebie. A to w takim razie nie śpiewają żadnej pieśni. Nie, śpiewają, bo tą pieśń się śpiewa nie otwierając ust. 40 lat nie rozmawiamy ze sobą. Wierzący ludzie. Jaką pieśń śpiewasz? Jest jedna pieśń w naszym śpiewniku, której nie lubię. W naszym śpiewniku. I ona jest w tym temacie. A zaczyna się pięknie. Zaśpiewajmy nową pieśń. I wiecie, co jest dalej? Śpiewacie tą pieśń czasami? Dziś w sobotny piękny dzień. Wiecie, ta pieśń jest piękna jako utwór. Ale ten jeden zwrot w tej pieśni jest bardzo dwuznaczny. Wiecie, na czym ta dwuznaczność polega? Tak jak ktoś sparafrazował, na pewno słyszeliście o tym, nie będę pierwszy, jak ktoś sparafrazował naszą nazwę, że jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Ale przez 6 dni nimi nie jesteśmy. To łatwo jest śpiewać nową pieśń w dzień sobotni. Ubrać ładny garnitur, koszulę, krawat, piękną sukienkę. Uśmiechnąć się do siostry, do brata. Dzień dobry, dzień dobry. I w sobotę śpiewamy tą nową pieśń. W dzieciństwie marzyłem, żeby sobota trwała 7 dni w tygodniu. Bo wspominając moje dzieciństwo, wspomniałem o tym dzisiaj, nie mam miłych wspomnień z dzieciństwa. Bywały momenty, że chciałem uciec z domu, bo nas, dzieci, budziły w nocy, po północy awantury rodziców. Kłótnie, wrzaski, łzy do poduszki. Takich domów jest wiele. I to domy ludzi wierzących. Jaką pieśń wtedy śpiewają? Po co przychodzisz do kościoła? Po co przychodzisz na wspólne zgromadzenie, jeśli z tego miejsca wychodzisz i życie toczy się swoim własnym torem? No ale słówko o akompaniamencie. Bo do tej nowej pieśni, tudzież starej, akompaniament jest na harfie 10-strunnej. Dawid mówił, że zagram na harfie o 10 strunach. Muzyczne harfy, o ile wiem, mają nieco więcej strun chyba, prawda? Te instrumenty, z pewnością więcej. Ale ta harfa ma 10 strun. Ta harfa, na której ma być grany akompaniament do tej nowej pieśni, do starej zresztą też. Dlatego prorok Amos, Bóg przez proroka Amosa powiedział: nie chcę słuchać wrzasku twoich pieśni, ani nie chcę słuchać, jak tu mówi, i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Kochani, zastanawialiście się nad tym, co to są te 10 strun harfy?
Słyszeliście kiedyś komentarz? Proszę? No tak, kojarząc dziesiątkę, to najczęściej mówimy, no 10 przykazań. No to chyba 10, to 10 strun tej harfy. Nie, kochani. To nie chodzi o 10 przykazań. Mimo tego, że jest tu zbieżność 10. Nie miejcie mi za złe, że kilka minut przedłużę. Bo jeśli chcielibyście, aby skończyć, to przerywamy i chcecie posłuchać do końca. Dziesięciostrunna harfa, moi drodzy. Tą harfą jesteś ty. I licz struny na swoich palcach. Mamy ich 10. Ile mamy rąk? Dodać, ile mamy nóg? Ile mamy oczu? Ile mamy uszu? Ile mamy ust? Ile mamy serc? Ile wam wyszło? Tą harfą jesteś ty. Twoje ręce, twoje nogi, gdzie idziesz, twoje oczy, na co patrzysz, twoje uszy, czego słuchasz, twoje usta, co mówią, i twoje serce, czym jest wypełnione. Jaki mam dowód na to, że te 10 strun, że ta harfa o 10 strunach to jesteś ty i twoje członki? Dawid był muzykiem i on używa języka muzyki. On ilustruje to muzycznie. Apostoł Paweł natomiast był człowiekiem, który częstokroć życie chrześcijanina porównywał do walki, do rycerzy. On mówił o zbroi człowieka wierzącego, prawda? Pamiętacie? I teraz otwórzmy list do Rzymian, rozdział 6. List do Rzymian, rozdział 6. Od wersetu 11 czytamy następujące słowa. List do Rzymian, 6 rozdział, od 11 wersetu. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I teraz uwaga, najważniejsze zdanie. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Członki swojego ciała oddawaliście na oręż nieprawości, a teraz macie oddawać na oręż sprawiedliwości. W wersecie 19 tego samego rozdziału czytamy. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. To język wojskowy, gdzie apostoł Paweł członki ciała porównuje do oręża. Dawid językiem muzycznym porównuje je do strun harfy. I mówiąc, czy przekształcając to zdanie na dawidowe porównanie, jak przedtem na tych strunach harfy graliście akompaniament do swoich wrzaskliwych pieśni, tak teraz zacznijcie grać na tych strunach piękną melodię, piękny akompaniament do nowej pieśni. Na tym samym instrumencie, tymi samymi, na tych samych strunach. Tak jak Paweł, używając tego języka wojskowego, mówi, że te same członki, które kiedyś służyły grzechowi, niech teraz służą sprawiedliwości. Jakaż zmiana. Jakaż zmiana. Kiedyś
Słyszałem pewną piosenkę dziecięcą. Dziecięcą, dla dzieci śpiewaną. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą. Ojciec w niebie dobrze wie, co wypełnia serce Twe. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą. Pilnuj swych uszek, pilnuj swych uszek, co słuchać chcą. Pilnuj swych uszek, pilnuj swych uszek, co widzieć, co słyszeć chcą. I ta piosenka w następnych zwrotkach: pilnuj swych rączek, pilnuj swych nóżek, pilnuj swej buzi, pilnuj serduszka. Pilnuj. Najpiękniejszym przykładem ilustrującym to jest świadectwo pewnego młodego człowieka. Ilekroć o tym mówię, przypominam to świadectwo, słyszałem go wiele lat temu. Pewien młody człowiek, bardzo nieśmiały, on nie umiał zaczepiać ludzi, żeby im coś powiedzieć, ale miał taki układ z Panem Bogiem, żeby inni go zaczepiali, a jeśli go ktoś zaczepił, to on już potem otwierał się i naprawdę rozmowy umiał prowadzić fantastycznie. No taka była jego słabość, że nie umiał zacząć. I opowiedział kiedyś swoje świadectwo, jedno z wielu, ale jakżeż charakterystyczne, wyjątkowe, bo wiecie, też, tak jak wam wspomniałem dzisiaj, przeżycia są niepowtarzalne, niepowtarzalne. Wybierał się w drogę, siadł do pociągu, przed nim było kilkanaście godzin jazdy. I prosił Pana Boga o to, żeby w tej podróży do przedziału wsiedli ludzie, z którymi by mógł rozmawiać i opowiedzieć im o Chrystusie. No i tak skończył tą modlitwę. Za chwilę pociąg miał ruszyć i wsiadają do przedziału trzej, mniej więcej jego rówieśnicy w skórzanych kurtkach nabitymi, jak się to nazywa? Ćwiekami, tak. Puszki piwa w ręku, w kieszeniach następne, wulgarni. No i usiedli. On tak się załamał, mówi: no Panie Boże, też mi dałeś towarzystwo. I tak usiadł w kącie tego przedziału, oparł głowę, przymknął oczy, pociąg ruszył. Zastanawiał się, czy nie wyjść z tego przedziału, bo możecie sobie wyobrazić rozmowy, słownictwo i tak dalej. No jak tu słuchać? W pewnym momencie jeszcze się wstrzymywał, ktoś tam wyciągnął talię kart z kieszeni. Mówi: to zagramy. Hej ty, jak masz na imię? Zaczepili tego czwartego. Potrzebujemy czwartego do kart. Nie siedź tak smętny. Usiądź, dołącz tu do nas. No on przedstawił się, jak ma na imię. I jak mówią: dołącz do nas. On mówi: chętnie bym z wami zagrał, ale nie mam rąk. Parsknęli śmiechem. Jak to nie masz rąk? Protezy masz? No nie, nie protezy. No to jeden tam mówi: to co, mamusi ręce masz przyszyte? A on mówi: nie. No jak to nie masz rąk? No mówi: to nie są moje ręce. To są ręce Pana Jezusa. Wiecie, ludzie różnie reagują, ale ku jego zaskoczeniu ci młodzi ludzie, jeszcze nie całkiem pijani, mimo że tam zaczęli pić to piwo, postawili puszki z piwem, karty leżały na stoliku pod oknem, a następnych kilka godzin rozmawiali o Ewangelii. Moi drodzy, to jest świadomość tego, że ręce nie są moje. Nogi nie są moje.
uszy, oczy, ja. Albo jestem starym człowiekiem i śpiewam starą pieśń, albo jestem nowym człowiekiem i śpiewam nową pieśń. Albo na tych strunach harfy gram akompaniament do starej pieśni, albo na tych strunach harfy gram akompaniament do nowej pieśni. Dawid powiedział, czytaliśmy, przypominam, z psalmu 119, Twoje przykazania są pieśniami moimi. Bracia i siostry, czy wszystko w waszym życiu jest już na tak doskonałym poziomie, że nie potrzeba nic zmienić? Chcę na koniec, moi drodzy, powiedzieć, bo tutaj siostra powiedziała, że jest pieśń zwycięstwa. Wiecie, kto dzisiaj śpiewa pieśń zwycięstwa? Kto dzisiaj śpiewa pieśń zwycięstwa na tej ziemi? Czy jest śpiewana pieśń zwycięstwa na tej ziemi dzisiaj? Księga Izajasza 25. Otwórzmy Księgę Izajasza 25. Nasz przekład warszawski mówi bardzo wyraźnie. Księga Izajasza 25, werset 5. Werset 5. Jak upał na zeschłej ziemi wrzawę zuchwalców stłumiłeś, jak upał cieniem obłoku. Przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów. Kto na tej ziemi śpiewa pieśń zwycięstwa? Tyrani. Dlatego, moi drodzy, to ta tyrania zaczyna się w naszych domach. Mężowie częstokroć tyranizują swoje rodziny. Nawet wierzący. Nawet wierzący. Jest wiele problemów. Moi drodzy, nie wszyscy mają wszystkie problemy, ale wiem, że wśród wierzących, i to nie tylko młodych ludzi, jest problem z pornografią. Niektórzy oglądają filmy pornograficzne. Jest niewinne oglądanie różnego rodzaju romansów, seriali, które są tak skonstruowane, że przykuwają uwagę swoich widzów do tego stopnia, że może się walić, palić następny odcinek, ja muszę obejrzeć. To jest mistrzowsko przygotowane, żeby zniewolić. Ja mogę nie przeczytać Pisma Świętego rano, ja mogę nie pomodlić się rano, ale na oglądanie serialu wszystko odkładam, bo muszę go obejrzeć. Być może masz taki problem, siostro, bracie. To nie tylko kobiety i mężczyźni są przywiązani do różnego rodzaju seriali. To są nasze problemy, z którymi się borykamy. One są często za zamkniętymi drzwiami. Nie wszyscy mają odwagę o nich powiedzieć, ale niektórzy tak. Niektórzy szukają pomocy, bo nie umieją sobie sami poradzić, a niektórzy nie umieją sobie sami poradzić, wstydzą się poprosić o pomoc i dalej brną w tym problemie. Na tej ziemi pieśń zwycięstwa śpiewają tyrani. Na tej ziemi pieśń zwycięstwa na razie śpiewa diabeł. I mówi, Panie Jezu, Ty posłałeś swoich uczniów, żeby głosili Ewangelię, popatrz, ilu masz zwolenników. Na palcach ręki możesz ich policzyć. Za mną wszyscy idą, ja jestem zwycięzcą, ja triumfy odnoszę. Wszyscy mnie słuchają, a przynajmniej zdecydowana większość. Ale moi kochani, Pan Jezus jest zwycięzcą. On jest kompozytorem nowej pieśni. On jest kompozytorem nowej pieśni. I on skomponował również pieśń zwycięstwa.
O tej pieśni zwycięstwa czytamy w Apokalipsie. Ale pamiętaj, siostro, bracie, że pieśń zwycięstwa opisaną w Apokalipsie będą śpiewać tylko ci, którzy na tej ziemi śpiewali nową pieśń. Jeśli na tej ziemi nie nauczysz się nowej pieśni, jeśli na tej ziemi nie będziesz śpiewał nowej pieśni, zapomnij o pieśni zwycięstwa. Nie oszukujmy się. Bądźmy na tyle szczerzy i otwarci. Bo Pan Jezus o tym mówił wprost w wielu przypowieściach. W wielu przypowieściach ostrzegał przed lekkomyślnością. Dlatego powiedział przypowieść o mądrych i głupich pannach. Dlatego opowiedział w przypowieści o gościu, który przyszedł na wesele we własnej szacie. Dlatego w wielu innych przypowieściach ostrzegał przed lekkomyślnością. Abyś nie śpiewał nowej pieśni tylko jeden dzień w tygodniu, bo to ci nic nie pomoże. Bo to ci nic nie pomoże. Zatem, moi drodzy, już zupełnie na koniec, jeszcze trzy wersety i słowo amen. Psalm 22, 26 werset. Psalm 22, 26 werset. Dawid powiedział: od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnią wobec tych, którzy się Ciebie boją. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna. Pan Bóg jest kompozytorem nowej pieśni. Pan Bóg jest kompozytorem akompaniamentu do tej nowej pieśni. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna. Od kogo pochodzi pieśń, którą Ty śpiewasz? Psalm 40. Psalm 40. I werset 4. Werset 4. Psalm 40, werset 4. Tylko werset 4. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. To On wkłada w Twoje usta pieśń nową. On chce włożyć w Twoje usta pieśń nową. Żebyś mówił mężu do swojej żony częściej niż raz na 10 lat, że ją kochasz. Żebyście rodzice powiedzieli swoim dzieciom, że ich kochacie. Nie tylko wtedy, gdy je nosiliście na rękach, bo one tego nie pamiętają, nie będą pamiętać. 26 lat dziewczyna, kobieta, przeżywająca stany przeddepresyjne, mówi: pastorze, jak pamięcią sięgam, mam rodziców, żyją. Ale nie pamiętam, żeby mi kiedykolwiek powiedzieli, że mnie kochają. Gdy zrobię coś dobrego, jeszcze ani raz mnie nie pochwalili. Ale jak zrobię jakiś błąd, to 2 tygodnie jest wypominanie. Moi kochani, jaka to pieśń? Włożył w usta moje nową pieśń. Obiecałem, że będą 3 psalmy, 3 teksty i na tym zakończymy. 28 psalm. Psalm 28 i werset 7. Psalm 28 i werset 7. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało moje serce i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę Go sławił. Niech ta nowa pieśń brzmi każdego dnia w Waszych domach. Amen. Dziękujemy bratu za skierowanie do nas tego słowa. Chwała niech będzie Bogu. A teraz z teorii możemy przejść do praktyki i zaśpiewamy pieśń pod tytułem Chcę śpiewać o miłości. Pieśń pod numerem 292. Powstańmy.
kochany nasz Ojcze i Boże, dziękujemy, że tak cudownie nas stworzyłeś. I chociaż grzech zapanował i stał się przyczyną przemijania, stał się przyczyną konfliktów, wrzasków, agresji i wielu złych rzeczy, które są udziałem naszym na tej ziemi, w mniejszym lub większym stopniu, to Ty, Panie Jezu, przyszedłeś z miłości do nas, aby nauczyć nas nowej pieśni, aby włożyć w nasze usta nową pieśń. Dziękujemy za to słowo, które dzisiaj przybliżyło nam znaczenie, co to znaczy śpiewać nową pieśń. Kochany Ojcze, proszę o to błogosławieństwo dla każdego domu, dla każdego męża i żony, dla każdego ojca i matki, dla każdej babci i dziadka, dla dzieci w rodzeństwie, aby umieli okazywać sobie miłość, szacunek, aby nie było agresji, aby ten wrzask był usunięty i aby domy były oazą miłości i pokoju. Aby dzieci dobrze czuły się w swoich domach, aby sąsiedzi widzieli, że życie w Ewangelii jest życiem lepszym, innym. Dziękujemy, Panie Jezu, za to powołanie i dlatego w swoim sercu poruszeni Twoim słowem, które dotyka nas, dotyka tych bolących miejsc, tak jak lekarz, który dotyka bolących miejsc nie po to, aby sprawić ból, ale po to, żeby usunąć przyczynę bólu. Przyczyną bólu zawsze jest grzech. Dlatego Ty usuwasz grzech. Dziękujemy Ci za to. I wracając do swoich domów, chcemy wracać z postanowieniem, aby codziennie w naszych domach brzmiała nowa pieśń i aby akompaniament do tej nowej pieśni był wygrywany na tych 10 strunach harfy. Panie Jezu, błogosławimy Twe imię i dziękujemy, że Ty nas tej nowej pieśni uczysz. Amen. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie z wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Zapytałem 15 minut, dostałem 20. Mam się nie stresować, usłyszałem od brata Mirka, więc się nie stresuję. Kochani, mamy od Pana ten czas i chciałbym, byśmy ten czas dobrze wykorzystali. A myślę, że temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to nie jest temat na jedno kazanie i powiem tak, jeżeli to będzie oczywiście waszą potrzebą, nie chciałbym na dzisiejszym rozważaniu skończyć. Chciałbym, żeby to było przynajmniej jeszcze na 2 kazaniach kontynuowane, bo wierzę głęboko w sercu, że jest to ważne dla nas, dla naszego duchowego rozwoju i wzrastaniu w wierze. Znacie na pewno taki fragment, teraz tak skojarzył mi się, aby go odczytać. Jest on zapisany w Księdze Jeremiasza 10:23, gdzie prorok Jeremiasz wyjawił przed Bogiem takie zrozumienie, takie spojrzenie na pewną ważną sprawę. Wiem, Panie, że droga człowieka
nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Powiemy amen na to? Zgadzamy się z tym, prawda? A więc Jeremiasz miał to przekonanie, że chociaż człowiek wiele planuje, jednak jest ktoś, kto tym kieruje, tak? Dlaczego w takim razie przydarzają się pewne złe rzeczy w życiu ludzi? Dlaczego spotykają ich takie miejsca w życiu, które są dla nich zaskakujące? Czy spotykają nas takie rzeczy również? Czy jako wierzący jesteśmy czymś zaskoczeni, że to się wydarzyło w naszym życiu? Niektórzy mówią, nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie da się wszystkiego uniknąć. I to jest prawda. A więc każdy, kto idzie, nie kieruje swoim krokiem. Jest to już jakaś treść dla nas ważna. Myślę, że jest to też treść ważna dla wszystkich ludzi, ponieważ większość ludzi jest przekonana, że oni są kowalami swojego losu, że to od nich wszystko zależy, że to oni kierują swoim życiem w każdym detalu, w każdym aspekcie. Spotykam takich ludzi, na pewno spotykacie takich, może sami kiedyś należeliście do takich osób. Jednak jako chrześcijanie wiemy również to, co by było pewnie uzupełnieniem tego fragmentu. Biblia mówi w Nowym Testamencie tak, że tych, których Duch prowadzi, do kogo należą, kim są? Są dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł tak napisał, tak? Tych, których Duch prowadzi, to wiadomo, że należą do Bożej rodziny. Więc jeżeli Duch Boży, Duch Święty prowadzi człowieka, to w zasadzie on może nie powinien za dużo rozmyślać nad swoimi planami, nad swoim życiem. Nie powinien mieć zbyt wiele refleksji. Może go to niepotrzebnie męczy. Może powinien zaufać, że skoro Duch Boży go prowadzi, to też wszystko, co dzieje się w jego życiu, nie od niego zależy, od Boga, więc on powinien to biernie przyjmować. Czy to tak wygląda? Czy taka interpretacja byłaby poprawna? Owszem, kiedy czytamy Nowy Testament, możemy natrafić na takie miejsca, że Paweł i jego towarzysze gdzieś się udawali, ale nie doszli. A dlaczego nie doszli? Bo Duch Boży im przeszkodził, albo jest napisane, zabronił. Tak? A więc Pan Bóg jakby korygował ich poczynania, ich drogę, ich decyzje. W takim razie, jeżeli Pan Bóg to wszystko robi, czy my jako wierzący powinniśmy Bogu stawiać jakiekolwiek pytania w kwestii naszej drogi? Czy my w ogóle powinniśmy o cokolwiek pytać Boga? Czy jest rzeczą właściwą, aby lud Boży stawiał pytania skierowane do Boga? Kiedy czytamy różne opracowania historyczno-kulturowe na temat Mezopotamii, w ogóle tego całego okresu starożytnego, tych wielkich kultur, okazuje się, że ludzie w tych czasach poszukiwali odpowiedzi na postawione przez siebie pytania. I nie były to pytania stawiane sobie albo komuś, ale były to pytania stawiane wobec Boga, wobec bóstw, w które wierzyli. Wiele jest przykładów, kiedy ludzie starali się szukać odpowiedzi w sferach wyższych, czyli duchowych. Tak? Nawet dzisiaj wspominaliśmy Księgę Daniela, drugi rozdział i faktycznie tam mędrcy stanęli w obliczu wielkiej trudności. Nie byli w stanie rozwiązać tego problemu. W końcu, kiedy przerosło ich to, powiedzieli, że odpowiedź leży, ale nie w tym świecie. Wśród bogów, którzy nie zamieszkują ziemi. Może tam się na chwilę objawiają, ale tutaj tak dosłownie nie przebywają. Czy ci ludzie szukali odpowiedzi u tych bogów? Czy rozpowszechniona była tak zwana wyrocznia, jak pamiętamy? Była czy nie? Oczywiście, że była. Nawet w Biblii jest zapisane, że robił to Nebukadnezar. Tak? Gdy miał wyruszyć na Jerozolimę, czytamy,
że Babilończycy, a więc i Nebukadnezar, wróżyli z wątroby. Tak? Rozcinali ją, patrzyli, jak się ta siateczka tam układa i tam w jakiś przez siebie wybrany sposób odczytywali przyszłość. Oczywiście mieli też inne sposoby, o których jeszcze powiem, ale jedno jest pewne. Wszyscy poszukiwali w pewnym momencie, a mówię w pewnym momencie ich życia, wyroczni spoza tego materialnego i cielesnego świata. Gdy czytamy Biblię, możemy zauważyć, że ludy, a czasem się to Izraelowi zdarzało, radzili się pewnych wyroczni, kija się radzili, kamienia, rzucali jakieś różne losy i tak dalej i próbowali szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mam takie pytanie, a dzisiaj jak jest? Jak wygląda dzisiaj świat? Czy ludzie poszukują odpowiedzi poselstwa spoza Ziemi, gdzieś tam w gwiazdach, gdzieś w kosmosie, gdzieś w sferze duchowej? Poszukują? Poszukują, oczywiście, że poszukują i to bardzo poszukują. Czego używają do tego? Gwiazdy, tarot, co jeszcze? Co jeszcze? Horoskopy, wróżby? Proszę? Szklane kule, no już mniej popularne, ale może tam ktoś jeszcze próbuje coś zobaczyć w tej kuli. Wróżenie z wosku, tak, to nawet się dzieciom sprzedaje ten temat. No, co jeszcze? Z ręki. A wywołują duchy? Wywołują, szukają tam odpowiedzi? Czyli to, co tutaj było, nic się nie zmieniło, zobaczcie. Wszystko jest to samo, prawda? Wszystko się powtarza. W jednej z gazet przeczytałem, chyba nawet mam tutaj taki mały nagłówek, gdzieś tam w Biblii kiedyś schowałem, że jeżeli chodzi o okultyzm i spirytyzm, bo tak go nazywamy, oczywiście nie wszyscy chcą tę sprawę tak postrzegać, uważają, że to jest jakaś tam biała magia, białe wróżki, one są dobre, one nas lubią i w ogóle dobrze nam życzą, chcą nam pomóc. Dziś miałem tutaj taką karteczkę i w tej karteczce było napisane, że rozwój i popularność właśnie zasięgania porad i uzyskiwania odpowiedzi ze sfer tych duchowych jest tak popularny, jak nigdy przedtem. No dobrze, nie będę go teraz szukał. Za dużo karteczek mam. Jak nigdy przedtem. Pamiętam parę lat temu w gazecie Polityka czy Wprost czytałem artykuł o tym, jak ludzie, wielcy ludzie tego świata, nie wyłączając wielkich prezydentów, poszukują właśnie odpowiedzi w tych sferach nadnaturalnych, byśmy powiedzieli, tak? I na przykład była w artykule taka informacja, a to było już ładnych parę lat temu, że co drugi biznesmen we Francji ma swojego nadwornego wróżbitę. Radzi się co do strategii, jakie ma mieć dla firmy na ten rok. Jakie ma decyzje podejmować, bo w niektórych on nie wie. I szuka wtedy odpowiedzi z niebios i ta odpowiedź, która przyjdzie, on oczywiście to akceptuje. Było też to ciekawe, bo w czasach, kiedy oczywiście byli wielcy królowie asyryjscy czy babilońscy, robiono tak, że na przykład umieszczano w odpowiednich poświęconych takich wazonach na przykład losy w postaci kamieni. I były trzy kamienie na przykład czarne i trzy kamienie białe. I teraz, jeżeli biały kamień ktoś wyciągnął, to było na tak, a jeżeli czarny, to było na nie. No i teraz to by było dość proste, bo stawiasz pytanie, wyciągasz, jest, o, biały, no to na tak, o, czarny, no to na nie. Ale to tak łatwo nie było. Oni troszeczkę tym swoim bóstwom próbowali podnieść tą poprzeczkę i dla nich zatwierdzeniem było wtedy, kiedy za każdym razem przez trzy razy był ten sam kamień wyciągnięty. Czyli on tam pomieszał w tym, sięgnął, ręką wyciągnął, jest biały. Drugi raz jest biały. To tak jak niektórzy kostkę rzucają i trzy razy by na przykład trójkę ktoś rzucił. O, jest potwierdzenie, bóstwo się do tego przyznaje, powinniśmy podjąć taką decyzję. Pewnie niejednokrotnie, oczywiście my już wiemy to z perspektywy Biblii, upadli aniołowie, maczali tam swoje palce w tych sprawach, nie? Ale kiedy już wspomniałem Nebukadnezara, to zastanawiam się, czy przypadkiem Pan Bóg nie dopomógł im odczytać taką wróżbę, skoro było to zgodne z wolą Bożą, a oni ruszyli na Jerozolimę zgodnie z tą wróżbą.
ruszyli, nie? Ale to już jest taka osobna dygresja. Ale chciałbym dzisiaj, abyśmy tak tylko krótko może zaczęli, czy Pan Bóg w czasach Starego Testamentu pragnął, aby lud Jego radził się, pytał się w różnych sprawach? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie? Dobrze. Mamy na tak. Powiedzmy, że gdzieś nam to świta, że było to na tak. Ale co to znaczy na tak? To znaczy jak? Ktoś się pytał, Panie Boże, mam do Ciebie takie, a takie pytanie. A Pan Bóg, już słucham, zaraz Ci odpowiem. Czy jak to wyglądało? Jak Pan Bóg to zaplanował? Czy Bóg, nie wiem, miał te odpowiedzi dla jakiejś wybranej grupy spośród ludu Bożego, a można nie było pytać tylko przy ludziach takich, którzy gdzieś tam no, nie zajmowali ważnej pozycji? Czy każdy wierzący mógł pytać Boga? Jak myślicie? Tak, tutaj już siostra nam podpowiedziała jedną rzecz, bardzo ważną. Chciałbym, żebyśmy też temu tematowi przyjrzeli się bliżej. Jak najbardziej, czyli jest jeden sposób komunikacji z Bogiem. Czy jeszcze były jakieś sposoby komunikacji z Bogiem na tamte czasy? Przez proroków. A jak to wyglądało tak technicznie? No masz pytanie, idziesz do proroka i możesz wtedy pytać? Ale czy na przykład taki zwykły wierny mógł przyjść do proroka i pytać się go? No właśnie, przychodzili do niego. Mamy przykład nawet króla Jozjasza, który poszedł Huldy się pytać w swojej sprawie i swojego oczywiście ludu. Tak, posłał nawet, nie? No, ale zasięgał rady, nie? Chciał wiedzieć, chciał znać Boże orzeczenie w tej sprawie, jak najbardziej. A więc mamy, do tego dojdziemy jeszcze, do tego napierśnika. Mamy proroków. W jaki sposób jeszcze można było pytać Boga? Czy można było tak bezpośrednio zapytać w modlitwie Boga? Można było. Otwórzcie ze mną pierwszą Księgę Mojżeszową, 25 rozdział. I czytamy tutaj o narodzeniu Ezawa i Jakuba. Wiemy, że jego żona była bezpłodna. Werset 21 mówi tak. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? To znaczy co? Że te dzieci trącały się w jej łonie, tak? Takich dwóch rozrabiaków, nie? Trącają się. Kto chce pierwszy wyjść? Coś się dzieje, nie? Ona nie wiedziała, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego one się trącały? Walkę toczyły wewnątrz brzucha. Wiecie, to nie przyszła do męża i nie powiedziała, mężu, czy mógłbyś mi odpowiedzieć na to pytanie? A czy współczesna medycyna mogłaby odpowiedzieć? Zrobiliby rentgen i co, już by wiedzieli, o co chodzi? No nie, nie? Więc ona zrozumiała, że tu jest jakaś sprawa duchowa. Że tutaj jest coś głębszego. Dlaczego się tak dzieje, nie wiedziała. Więc jak z tekstu czytamy, poszła więc zapytać bezpośrednio kogo? Pana. Ale my nie wiemy, jak to wyglądało, to znaczy jak ta odpowiedź przyszła. A czy odpowiedź przyszła? Przyszła, bo dalej czytamy, a Pan rzekł do niej, masz odpowiedź. Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodę z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę na drugim, starszy będzie służył młodszemu. Zobaczcie, jaka odpowiedź. Prorocza. Ile treści się znajduje. Bóg odpowiedział tej kobiecie. Czy Bóg jest zainteresowany tym, aby nam odpowiadać? A o ile spraw możemy się pytać? O jakie sprawy możemy się pytać? Przyziemne? Nie. Duchowe? Tak. Czy to prawda? Nie. Czy możemy oddzielić życie swoje, tak jak ktoś mi powiedział kiedyś, sprzedawałem wielkie boje na takim targowisku i pewien pan przyszedł do mnie z wielką awanturą. Co pan tu robi? Co za święto kradł? On krzyczał tak, że ludzie się zaczęli rozglądać. Co się dzieje w ogóle? Jak śmiesz? Już potem na tym mówi. Jak śmiesz?
książki o świętych rzeczach religijnych sprzedawać na zwykłym bazarze. Czy ty nie wiesz, że tylko w kościele można te rzeczy robić? Ale tak dzisiaj się to postrzega. Jak będę chciał, to pójdę do kościoła i tam się będę modlić i z moim Bogiem trzymać kontakt. Już nie mówiąc o stawianiu pytań. A więc ta zwykła osoba, choć Boże dziecko, pyta, Bóg udziela odpowiedzi. Oczywiście moglibyśmy dalej szukać i kolejne fragmenty, gdzie poszczególni ludzie pytali się Boga i Bóg udzielał im odpowiedzi. W jaki sposób to się stało tutaj? No my tego nie wiemy. Czy usłyszała głos z nieba? Czy usłyszała głos wewnątrz siebie? Czy Bóg przemówił przez jej męża, bo mogło tak być? Albo przez kogoś innego. Ale ważne było to, że ta odpowiedź przyszła. Przejdźmy teraz do troszeczkę dalej, do czasów Mojżesza. Tutaj już siostra nam nawiązała do bardzo ważnej rzeczy. A więc w czasach Mojżesza Bóg coś postanowił. Bóg coś im chciał dać w darze. Oczywiście najpiękniejszą i najbardziej wzniosłą rzeczą było to, że Pan Bóg zamieszkał pośród swojego ludu. To było to, co miało dać im bezpieczeństwo, pokój, szczęście, poznanie Boga. Ale zwróćcie uwagę, tutaj mam kilka fragmentów na temat tego napierśnika wyrocznego zapisanych, ale chciałbym szczególnie na dwa fragmenty zwrócić i trochę się przy tym temacie zatrzymamy i tu zrobimy stop. Będzie kontynuacja, jeżeli jest takie pragnienie. 28 rozdział i chciałbym najpierw rozpocząć od wersetu 15. Jak widzicie, nagłówek wskazuje, że jest tu opis szat kapłanów. I w wersecie 15 czytamy tak. Zrobisz też napierśnik wyroczny, wykonasz go artystycznie, tak samo jak efod. Zrobisz go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmezynu i skręconego bisioru. Będzie czworograniasty, złożony we dwoje, na pięć długi, na pięć szeroki. Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach. No i tutaj są wymienione po kolei te drogie kamienie. Oczywiście tam rubin, topaz, szmarak i tak dalej. Osadzone będą w oprawach ze złota, werset 20. A kamieni tych będzie według imion synów izraelskich 12, według ich imion. Na każdym będzie wyryte, jak na pieczęci, imię jednego z 12 plemion. Zobaczcie, tutaj mamy opis napierśnika, tak? Mamy kamienie reprezentujące 12 pokoleń Izraela. Jak się to coś nazywa? Napierśnik wyroczny. Ale na czym miałyby polegać te wyrocznie? Dlaczego został nazwany napierśnikiem wyrocznym? To jest ciekawe, ale odpowiedzi jeszcze nie mamy. Przejdźmy dalej. I przejdźmy do wersetu 29. Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym, na swoim sercu. Zobaczcie, jak to zostało podkreślone. Gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem. A więc Bóg wyznaczył miejsce spotkań, tak? I też podał, co kapłan musi mieć na sobie, by spotkać się z Bogiem. Idźmy dalej. Werset 30. Do napierśnika wyrocznego włożysz Urim i Tumim, aby były na sercu Arona, gdy będzie stawał przed obliczem Pana. Tak nosić będzie Aaron na swoim sercu ustawicznie przed obliczem Pana wyrocznie dla synów izraelskich. Kojarzymy to słowo często w Biblii, wyrocznia? Szczególnie w Starym Testamencie. Ale apostoł Paweł w Nowym Testamencie też w liście do Rzymian mówi. A co mówi wyrocznia Boża? Nie? Wyrocznia Boża. Oczywiście w liście Tesaloniczan też przestrzegał przed fałszywymi wyroczniami, gdzie mówi, że a może jakaś wyrocznia Boża, jakoby już nastał Dzień Pański. Uważajcie na to. Nie? Nie chodzi o sam problem wyroczni, tylko czy ta wyrocznia jest Bożego pochodzenia. A więc wyrocznia Boża jak najbardziej. A więc Pan Bóg zaplanował, zobaczcie, dla ludu wybranego, żeby były wyrocznie dla niego
udzielane poprzez kapłana. Ale teraz pytanie. Co robią tutaj te dwa kamienie Urim i Tumim? Co to są za kamienie? Czy spotykamy gdzieś w Biblii, aby Mojżesz otrzymał polecenie utworzenia tych kamieni? Spotykamy czy nie? Jak myślicie? Proszę? Okazuje się, że nie ma. Żydzi wnioskują przez to, że te kamienie Mojżesz otrzymał w tak niezwykły i nadnaturalny sposób, jak kamienie, kamienne tablice z wypisanymi przykazaniami. One nie były dziełem ludzkich rąk. I faktycznie, przy wszystkim jest opis, przy tym nie ma. Po prostu one były. Prawda? Dosyć duże i on je otrzymał. Jaką rolę one miały spełniać na tym napierśniku wyrocznym? Co miało się dziać? Po co one były? Działo się coś z nimi, czy nic się tam nie działo? Macie jakieś skojarzenie? Proszę? Mhm. Ale z nimi, coś z nimi się działo? Świeciły? Tak? Jesteście pewni tego? Jesteście pewni tego. I pewni jesteście tego, że Biblia o tym mówi, że one świeciły. Jest tu pewność. A co jeszcze? No to znaczy co? Kapłan wchodził i one sobie świeciły przez cały czas, on chodził po świątyni i rozświetlały mu drogę? Proszę? Jak zapytał Boga, to dostawał odpowiedź. I w jaki sposób? Że one dwa świeciły? Tak albo nie. Aha. Jeden świecił, a drugi był co? Nie świecił drugi. Aha, jeden świecił, drugi nie świecił. Jesteście tego pewni. I o tym Biblia mówi. Mówi. Tylko pytanie, gdzie? Gdzie o tym Biblia mówi? To jest to, co mówiliśmy dzisiaj na apelu. Są rzeczy, o których jesteśmy przekonani, że Biblia mówi, a potem ktoś nas rozlicza i mówi, proszę bardzo mi to pokazać. I mamy problem, bo tego nie ma. Nie znajdziemy tego. Nie ma tego w Biblii. Z całą stanowczością mówię. Szukajcie, może znajdziecie. Ja nie znalazłem. Wszystkie mam opisy dotyczące tych kamieni i nie ma czegoś takiego, że one świeciły. Skąd w takim razie się to wzięło? Zelen White. Wiecie, mam tutaj dwa komentarze. Może coś wam przeczytam. Jeszcze chwilę was zatrzymam. Jeszcze parę minut. Myślę, że jest to ważne też, bo my chcemy dojść dalej, nie tylko tutaj się zatrzymać, ale już nie dzisiaj. Mam tutaj komentarz Cyklowa, to takiego rabina żydowskiego, Tora. Jest cała seria, można sobie poszukać, całą serię do Starego Testamentu. I tutaj ten rabin napisał tak, to jest na stronie 136. Czym są te kamienie? Te kamienie to jasność i prawość. Albo światło i słuszność, albo światło i prawda, albo światło i sprawiedliwość. Ale to wszystko to oznacza. Określają prawdopodobnie samą wyrocznię jako jasną i sprawiedliwą. Autor tego komentarza pisze tak, ale nie wiemy, na czym cała ta manipulacja polegała. Nie wiadomo. On nie jest pewny. On nie jest pewny. Ale jest jeszcze inny komentarz żydowski, wydany przez Pardes Lauders. Teraz jest tylko Pardes. Wcześniej było Pardes Lauders. To jest taki komentarz do Tory. 5 tomów. I tutaj w tym komentarzu jest sporo miejsca poświęconego temu zagadnieniu. To jest wszystko o tych dwóch kamieniach i dalej. Małym druczkiem jest napisane. Nie ma czasu, żeby teraz to wszystko czytać, ale tutaj natraficie na bardzo ciekawe rzeczy. Nie mówię, że są prawdziwe, bo trzeba też oddzielić. Możemy to jako ciekawostkę potraktować. Otóż Żydzi wyjaśniają, że faktycznie światło się pojawiało. Więcej, oni twierdzą, że imiona, które były wypisane na napierśniku, były też napierśnikiem wyrocznym, ponieważ kapłan zdejmował efod i one zapalały się poszczególne literki i utworzyły zdania, odpowiedzi. Także pełne zdanie się pojawiały. Mają tu jakieś argumentacje też biblijną na to. Więc jest to ciekawe. Jest to ciekawe.
Ale kamienie też miały swoje znaczenie i one też zapalały się. Chciałbym przeczytać przy tej okazji cytat, jedyny, który znalazłem, może jest ich więcej, nie wiem. Ta książka brzmi znajomo, oczywiście Patriarchowie i Prorocy. Co Ellen White napisała na temat tych dwóch kamieni? Z tego wydania to jest strona 257. Cytuję. Po prawej i lewej stronie od napierśnika były dwa kamienie, wielkie kamienie o wspaniałym wyglądzie. Nazywano je Urim i Tumim. Za ich pośrednictwem Bóg oznajmiał najwyższemu kapłanowi swoją wolę. Gdy jakieś sprawy były przekładane Panu do rozstrzygnięcia, światło otaczające drogocenny kamień z prawej strony było oznaką Bożej zgody lub aprobaty. Obłok zaciemniający kamień z lewej strony był oznaką odmowy lub dezaprobaty. Taką ciekawą tutaj informację znajdujemy na ten temat w tym kamieniu. Oczywiście w Piśmie Świętym mamy też słowa, które wiążą się z rzucaniem losów. I to byłby osobny temat, bo jest dużo ciekawych tekstów, które mówią, że oprócz tego, że Żydzi szukali odpowiedzi poprzez efod, nieraz czytamy w Biblii, że Saul mówi, przynieście efod, zapytamy się w tej sprawie, to też rzucali losy. I rzucali losy o podział ziemi. Rzucali losy w Nowym Testamencie, a przecież nie mieli efodu. Kto ma być tym 12 apostołem, prawda? Tych przykładów jest oczywiście mnóstwo. Ale jedna rzecz istotna na ten moment. Bóg ustanowił to, aby lud był zainteresowany Bożą wolą na tyle, aby uzależniać wszelkie swoje kroki od Jego decyzji. Jeżeli mieli trudność, mieli wątpliwości, co mieli zrobić? Zapytać Boga. Przyjść do Niego. I Bóg poprzez cały Stary Testament za każdym razem im to przypominał. Bóg nie chciał, żeby byli w niewiedzy. Bóg nie chciał, żeby znaleźli się w ciemności. Bo przecież można iść drogą właściwą, zejść z niej i tak jak Dawid mówi, można iść drogą zagłady. Nie wiedząc nawet o tym. Chciałbym zakończyć dzisiejszy jakby etap tego rozważania na dwóch fragmentach. Oczywiście, jak już wspomniałem, takich fragmentów jest sporo. Można by było i cytować z Księgi Izajasza, ale ja posłużę się dwoma fragmentami. Jednym z Księgi Jeremiasza, 6 rozdział, gdzie Bóg mówi do swojego ludu tak, werset 16. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest najważniejsze pytanie, jakie możemy w naszym życiu postawić. Ale Bóg daje też obietnicę. Bóg nie chce tylko zaspokoić twojej czy mojej ciekawości. Obietnica jest, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. To jest jeden fragment, który daje obietnicę i zapewnienie, że Bóg przyjdzie z odpowiedzią. I drugi, taki bardzo osobisty, taki w pierwszej osobie. Chciałbym tym fragmentem zakończyć. Jest to psalm. Już podaję jego treść. Psalm 32 i werset 8. Tutaj Pan Bóg wychodzi z taką inicjatywą i mówi tak. Jeżeli przyjdziesz do mnie z pytaniem, to nie zostawię cię bez odpowiedzi. Powiem ci, co uczynię dla ciebie. Werset 8. Pouczę ciebie, bo stale tego potrzebujesz. Wskażę ci drogę, abyś nie błądził. Pokażę ci, która to jest ta właściwa, którą masz iść. Więcej. Nie zostawię cię z tym. Nie puszczę cię tą drogą i powiem, to teraz sobie idź. Już jesteś na dobrej drodze, a ja wracam do swoich zajęć. Pan Bóg tak nie czyni. Pan Bóg więcej mówi, podczas tej drogi będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Kiedy Bóg będzie ci służył radą? Kiedy przyjdziesz do cudownego doradcy, kiedy przyjdziesz do Niego się radzić, kiedy będziesz potrzebował Jego pouczenia, On mówi, ja będę ci służył radą.
a oko moje spocznie na Tobie. Czyli Bóg obiecuje, że będę blisko z Tobą i będę stale się interesował Twoim życiem i każdym aspektem Twojego życia. I nie zostawię Cię w ciemności. Bo jeśli ślepy ślepego prowadzi, to Biblia mówi, że obaj w dół wpadną. A jeśli Pan prowadzi człowieka, to na pewno wyprowadzi go nie tylko w tym życiu bezpiecznie, ale wyprowadzi go do wieczności. I Pan Bóg chce nas pozostawić z tym przeświadczeniem, żebyśmy nie ufali zbyt sobie, byśmy nie zapominali, że kiedy Go pytamy i kiedy się Go radzimy, to Duch Boży nie to, że łamie nas, ale niszczy w nas wrodzoną pychę. Bo człowiek pyszny nie potrzebuje niczyich rad. Sam jest gotowy poprowadzić swoim życiem. A Pan Bóg ma dla nas inną i bezpieczniejszą drogę. Niech Mu będzie za to chwała. Amen.